Cześć moi drodzy, przed rozpoczęciem odcineczka zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do swojego sklepu, gdzie możecie kupić bluzy i opaski silikonowe, a gdy już to zrobicie, koniecznie wyślijcie zdjęcie właśnie w bluzie czy opasce na mojego maila, aby znaleźć się na odcinku. Pamiętajcie, że kolekcja jest mocno limitowana i osoba, która ją kupi, ma pewność, że ona już nigdy nie pojawi się w sklepie i właśnie taki unikat będzie tylko u niej. A teraz moi drodzy, zapraszam was do oglądania GTA 5 przez mapę. Próbowaliście kiedyś przejechać przez mapę wciskając gaz do dechy? Bo dzisiaj z moim przyjacielem Kaluchem właśnie tego spróbujemy. Nie możemy wysiadać z pojazdu, nie możemy go zmieniać i tym bardziej nie możemy hamować. Musimy cały czas wciskać gaz do dechy, nawet na ostrych zakrętach. Mamy 3 życia i jak zawsze ekipa TK będzie próbowała skopać nam tyłki. Tym razem mamy tylko jeden checkpoint, więc wyzwanie staje się znacznie trudniejsze. A najtrudniejsze jest to, że nasza meta znajduje się w wiosce altruistów, która jest położona na wzgórzu, gdzie są liczne zakręty, rzeki, jeziora, góry, lasy, doły. Dlatego, jeżeli jesteś ciekaw, jak nam się poszło, oglądaj odcinek do końca i koniecznie zostaw łapkę w górę, by pojawił się kolejny. Siemaneczko moi kochani widzowie, na moim kanale i w super serii, jaką jest GTA 5 przez mapę z moim przyjacielem Kaluchem. Dzień dobry, dostajesz pierdziel na start, witam. Stary, witam. Właśnie zapowiadałem jak na fame ma, jak pan Pawłowski. Kalu. Kalu. No, no, koniec tych czułości, przyjacielu, teraz czas przejść do obowiązków i do przyjemności. No proste, łatwo nie będzie, lekko nie będzie, ale damy radę. Lekko nie będzie, ale będzie zwariowanie, ponieważ jak widzieliście na wstawce, dzisiaj przez mapę, no, taki też hardcore, to jest hardcore, można powiedzieć, że hardcore, bo... Speedrun. No, speedrun, bo mamy jeden checkpoint, rzadko się to zdarza, że jest jeden checkpoint. No i kurde, nie możemy się zatrzymać i zmienić samochodu, więc ciśniemy totalny hardcore. Był taki jeden film, że trzeba było tam jechali autobusem i nie mogli zwolnić do jakiejś prędkości, to zarąbiście, my tak samo. Ja no, wiem, jaki film tam się... była, Sandra, stary, ona miała jakoś tak dziwne nazwisko. Bullock. Sandra Bullock. To była gwiazda. Ale powracając do naszej nagryweczki, tak jak właśnie mówiliśmy, jedziemy na pełnym gazie, jednym samochodem. U nas Sandry nie będzie, ale my Sandry będziemy. Nie będzie, ale je mamy siebie. Co wam jeszcze muszę powiedzieć? Na pierwszy tutaj strzał jedziemy bez pedu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli będzie za łatwo dla nas, no to od checkpointa włączymy pedy i wtedy utrudnimy całkowicie zadanie. No ale nie muszę wam przypominać, że jest tutaj też ekipa TK, która gdzieś tutaj się kampi w dużych ilościach. Oni już się czają. Więc jak jeden nas złapie, no to rzuci się reszta. Zresztą wiecie jak to wygląda w serii GTA 5 w policja versus złodzieje, więc tutaj też będzie grubo. Kali, przyjacielu, stary, tak. No, jakie są twoje odczucia przed tą jazdą? No stary, ja będę zapindalał. Zapindalać lubię. No, no, no musimy się skillem wykazać, stary. A ty jedziesz tym zielonym kozakiem? No stary, właśnie nie wiem, zostawili tą furę, to chyba skorzystam. No kurde, no to chłopie, jak ci zostawili, to się korzysta z takich rzeczy. Trzeba korzystać, to jest prawda, to jest ich wina, nie moja. Ja go nie zespawnowałem, więc czas się... Ale serio, Ospek nie zespawnował, ja widziałem. Tak, Kali potwierdza. Ekipa po prostu się bawiła i zostawili sobie taką furę, no dobra. To czekaj, to musimy dla mnie jeszcze coś ciekawszego znaleźć. Ja myślę, stary, ta tutaj niebieska. Ona jest taka jak twoja, tylko że nie jest tuningowana. Tak, no. No, to dawaj, lecimy tymi, stary. Oni się zmylą pewnie, jak będę tym jechał, bo oni będą myśleć, że ty jestem wśród nich, stary. O kurde. To jest stary taktyka mistrzostwa świata. Trzeba tak spróbować po prostu, zobaczymy jak to będzie. Ja, stary, ustawiam sobie nasz checkpoint. To jest market tutaj, moi drodzy, w Sandy. A ja patrzę na Los Santos. O, tutaj musimy dojechać. Co, stary, jedziemy chyba razem na początku, co nie? Będziemy się trzymać no, blisko siebie. Ja, stary, myślę, że najlepiej razem, a zobaczymy jak będzie ciężko. Jak będzie ciężko, to będziemy się rozdzielać. Tak jest. To co? Ja jestem gotowy. Dobra, stary, tu... Uwaga, startu! Dobra, lecimy, stary. Dawaj, no to... Kurde. Kurde, znowu mi się radar wyłączył, co jest grane? O nie, no, coś masz zbugowane. Na mamo, bo chud... O! Co ty, chłopie, drive-mistrzu? Stary, to był ich plan. jak to u mnie wyglądało śmiesznie, jak przeleciałeś? Początek odcinka jest pana... Patrz, jadą! Jadą, stary! A gdzie oni ruszali? Nie wiadomo. O, nie wiem, no różnych tych. Dobra, dawaj stary, ja już pojechałem. I babię ich na siebie, stary. Uważaj, chłopie.
Jadą za mną. Dobrze, dobrze. No dawaj, spokojnie, stary. Za mną są dwie osoby, ale nie wiem, czy oni się z autami mogą tepać. A mogą, kurde, mogą. Oni mogą wszystko, mogą się tepać, mogą się ustawiać. No tak jak zawsze, co nie? No, to będzie ciężko, ale dobrze, że stary ten ruch uliczny na razie jest wyłączony. Zobaczymy, jak potem będzie. O, kolczaty zrobili? Nie, to kolczaty są z starych nagrywek, stary. O kurde. Dodatkowe utrudnienie chyba, co nie? Ależ, moi drodzy, nasz serwer jest po przejściach dzisiaj, nie? Kurde. Tak. O, ja wpadłem, stary, wypadłem z auta. Co ty gadasz? Pasów nie zapiąłeś? Nie zapiąłem, zapomniałem, ale dobra, już wsiadam i jadę. Nie mogę się cofać, tak? No to jadę do przodu. Cały czas mam W wbite. Ty o kurde, pamiętaj. O kurde. Ja też mam bite. Tylko ile i wyłącznie. Ile za mną ludzi. O nie. Mam W cały czas. Trzymam W, moi drodzy. Ale ciężko mnie. Nie, stary, jak jest W wbite. Ale jedź, to jest ciężkie. Jedź, mnie zramowali, ale sami przy okazji nie się ramują cały czas teraz. O kurde, ale ich jest tutaj. Ja pierdolę, ja już mam stary po aucie. O kurde, ja jadę. Ja też jadę. O! Ekipa TK dzisiaj jest przerąbana mocno. O! Ale mi pomogli! Kurde, nie mogę teraz kliknąć S, ale to jest lipa. Nie wiem, jak to zrobić. Musisz poczekać, że oni cię zramują. Ja tak robię. O, zrobili tak, no. Zrobili, stary, ale przepykam się przez nich. To jest dobry plan, to jest dobry plan. Ja jadę, kurde, tylko staram się ich zgubić, ale oni mają szybciej. Dobra, jadę, moi drodzy! Dawaj, stary, czekam na ciebie. Czekam. Ile masz obok siebie ziomków? Ja mam dużo, chyba z 5. Ja mam 3, więc mam mniej niż ty. O, dobra, udało mi się ich trochę wymanewrować. Mi też, stary. Tam przy stacji się spotykamy? Żeby skręcić na prawo, na pety? Tak, nie? Znaczy, no musisz wjechać na ten market tam, wiesz? Musisz tam na niego wjechać. No dobra, ale to ty pojechałeś lewą autostradą, to jest totalnie nie w tą stronę. Nie, no ja już na niej nie jestem, stary, już nie jestem. Ale możemy tam się gdzieś spotkać. Po prostu chyba lepiej checkpointa zaliczyć, co nie? Dobra, to ty jedź, ja ich tu bejtuję po prostu. Ja jeżdżę po górach, stary. Nie dobra, pytaj. Dobra. Ale to jest ciężkie. Nie sądziłem, że aż tak. Zapowiadało się łatwo, stary początek, a teraz, no, jest hardcore. O, ja wbrew pozorom cały czas mam niezblokowane koła. Zarąbiście. Oj, gubię ich po tych górach, chłopie. Zobaczcie sobie u mnie, no masakra. Jedną osobę za sobą tylko. Ale zdrive mistrzowałem to teraz. Strasznie. Jedzie, tutaj skill się przyda, zdecydowanie. Ja latam po górach z nimi. Tylko trzymanie W jest strasznie uciążliwe. Tym bardziej jak lecisz w dół, stary. Wiesz co, ja zrobiłem kaszę totalną. No. Bo kurde, pojechałem, stary, górami. Górami to jest przeciężkie trzymając W. Ooo, ja pięknie, jakie clean lądowanko mam. Stary, jak ich robię. Tak? Ale drive'isz teraz. Joj, lecę, musisz to, stary, sobie zobaczyć. Może teraz widzowie twoi też to widzą. Pięknie. Na pewno widzą to teraz. Tylko że na zakrętach ostrych trzymanie W to jest dramat jakiś. Tak. Dlatego trzeba dobrze trasę wybierać. Ja tego nie przemyślałem totalnie. Ja tak samo, stary, po teraz po górach to wypadał za zakrętów. Każdy zakręt wypadał. I mówię, kurde, dobra, pojadę sobie górami, będzie ich fajnie tu zgubić, ale zapomniałem, że nie mogę hamować, stary. I teraz wypadam z każdego zakrętu i teraz też jadę po górach. Ja, stary, no nie pytaj, co ja robię teraz. Wow! Ale to jest jazda. Ale mnie to cieszy, stary, że się cieszymy. No, to jest przepiękne. O, stary. Ja pierdzielę, umarłem. Nie żyjesz? Wybuchł mi samochód, stary, źle wylądowałem. Co, ty gadasz, chcesz wybuchać auto? No. No nie. Wybuchłem, oni już wiedzą, bo są przy moim trupie, stary. O, to teraz wszystko na mnie się rzuci, dobra. A moje auto mimo wszystko jeszcze dalej jedzie, jest bardzo wytrzymałe. To może przez to, że to właśnie było ich auto, stary, co nie? Oni to wiesz, możliwe. Oni są takie skurczybyki, że im się mówi nie ulepszaj auta, oni i tak je ulepszą, co nie? Ja mam, ale to o nie, jest, dobra, mi się już jara, stary, a... Co ja robię? Co ja zrobiłem? Co jest? Szkoda, że tego, stary, nie widziałeś. Ale masz daleko do czeka? No, mam kawałek jeszcze. Kawałek. Kurde, mam. To ciężko będziemy mieli. Ile ich tu wleciało? O kurde, nie wiem, czy dam radę, stary. Tak szczerze. Próbuj. Trzymam kciuki za ciebie. Zaraz cię będę podglądał, tylko się muszę zerewować na nowo. Ale to lipę wale, moi drodzy. Jak wpadnę do wody, to już w ogóle po mnie. A boję się, że za jakiś moment mi auto zacznie wybuchać, no bo... Aha, tu jest rzeka, dobra. Ale wlecę na most! Wiesz, stary,
przeskoczyłem pole, oni teraz mnie nie łapią, mam szansę. Mam szansę teraz, żeby jechać, stary, na checkpoint i jadę. Dawaj, jedź, jedź, jedź. Ej, to jest dobra trasa, bo ja tutaj kiedyś bardzo dużo jeździłem na roleplayach, stary. Strasznie dużo tędy cisłem na fulla. I stary, najlepsze jest to, że nikogo za mną teraz nie ma. Nikogo. Co ty gadasz, ja cię staram się zlokalizować. Gdzieś? Stary, no jestem przy kościele teraz, Sandy. A, no to już jesteś, stary, przy mecie prawie, że. Jedzie za tobą jeden, uważaj, jedzie jeden, ale na spokojnie jesteś w stanie dojechać do petów. Masz idealną traksę, stary, nie ma. No wiem, właśnie wiem. Ale dogania mnie strasznie szybko. Widzę, ja pierdzielę, jak się zbliża do ciebie. Jedź, stary, no kurde, ostatnia prosta. Stary, ale się zaczynam denerwować. Zdążysz raczej. Jest za mną, tak. Jest za mną, też za mną. Zdążysz, zdążysz, na spokojnie. Dobra, wjeżdżam, wjeżdżam, stary. Jest! Nice. Co się stało? Jęknie. O kurde, nice, stary. No to był piękny przejazd, naprawdę był piękny przejazd, co nie? Halo przyjacielu, mamy checkpointik, stary. A jak ci się w ogóle podoba teraz po jednej rundzie, stary, to? Zarąbiście mi się podoba, tylko martwi mnie fakt, że źle dobieram trasy. Jakbym wybierał lepiej trasy, to by mi zdecydowanie lepiej szło. Ale teraz nawigacja mnie prowadzi no taką trasą, że na pewno wypadnę. Choć stary, wyobraź sobie, jak my mamy wjechać do wioski altruistów, jak tam są góry? No właśnie tego nie przemyślałem totalnie, więc tutaj ekipa ma straszne ułatwienie, jeżeli chodzi o wywalenie nas z trasy, co nie? Damy radę mimo wszystko, stary. Myślę, że damy radę. No. Jak jesteś ready, to przestartuj i lecimy. Jestem, stary, ready. Jestem i uwaga. Jedziemy. No. I 3, 2, 1, poszło. Ale mnie trzymałeś w niepewności. Pa, oni wszyscy tam, stary, się zablokowali. Jakie paruny, rzeczywiście, no musisz jak oni mogli prawo, jedną stronę obstawić tylko? Ło, jak skręcić? Ja pierdzielę, mam taki sam problem. Mnie odbiło twoje auto, stary. Ale jadę. Ja bez fury. O mój Boże. Co, już? Tak, ale nie wiedzą, gdzie jestem przez to. Pojechali wszyscy za tobą, stary. Ej, ale dupa tutaj jest ciasna, chłopie. O kurde, nie przemyślałem tego. O kurde, udało mi się. Przeskoczyłem, stary, wodę. I oni wszyscy wpadają do wody. I ja jadę, stary, na tyłach. Ja jadę na tyłach i wszystkich widzę, wiesz, totalnie z tyłów. Dobra. Oni się ale tego nie spodziewają. To jedź, bo mnie tu strasznie spowalnia, ale oni wszyscy jadą za mną, co jest? O kurde. Ty, a możemy używać spacji, w sensie do driftu chociaż? I tak znaczy, ja nie używam, ale to może, chyba tak, no bo to nie hamuje ci pojazdu. Można tylko kliknąć, umówmy się, że możemy tylko kliknąć, stary. Tak, żeby wprowadzić w lekki drift pojazd, po to, żeby po prostu odwrócić go, bo inaczej nie mamy jak, moi drodzy, skręcać. O kurde, ja jadę, chłopie, górami, jestem na tych takich wysokich górach, stary, pod nie wjeżdżam. Ja pierdylam, chłopie, ja tu się... Próbuję drogą dostać, jadę tak jak mnie GPS prowadzi, chłopie, nie mam ani jednego. O nie! Oni mnie zgubili, stary, to jest do zrobienia. Bez to jest, jedź na spokojnie, a ja tu, stary, ja pojadę na taką pałę, co nie? Totalnie. Jedź. O nie! Co? Znaleźliście? Ale jestem drive mistrz głupi! Do wody wpadłeś? Wpadłem do wody, stary. Co ty gadasz, nie masz auta? No nie mam. Ja, to wszystko teraz jestem, w moich barkach znowu. Jestem debilem. Jestem przekonany, że to dodasz do odcinka i zobaczymy. Moi drodzy, ta prędkość jest zabójcza, jestem w wodzie. No. A ja teraz nie przewidziałem jednej rzeczy. Czekaj, jestem, stary, w górach, możesz sobie mnie pospektować. A, już się spekuję, czekaj. I teraz nie przemyślałem jednej rzeczy. O kurde, jak ty wysoko jesteś po tych górach. Tak. Jak ty fruwasz tutaj, chłopie. Oni latają za mną, stary, to dobrze wygląda. Jo, ale tu jest ładnie w ogóle. O kurde, no co ten tył widać, czy jeziorko. Ale patrz, przede mną jest woda chyba, co? A ja nie mogę wyhamować. O, stary, to było przede mną. Dobra. Ale wyląduję, patrz. Jeszcze to może wykręcę. Bez problemu, chłopie. Tylko, że jest bardzo strome zbocze, nie wiem, czy dasz radę podjechać. No ale próbuję. Próbuję, ryzykuję, stary. No, bez ryzyka nie ma zabawy. A oni, widzisz... Oni też mają ciężko. Pomagają mi tu trochę, patrz, widzisz? Wcześniej mi tu tak jest, wypchali. Tu masz łagodny stok, tu masz bardzo łagodny stok. No właśnie wiem, ale nie wiem, czy mi się uda. Ciężko, jak teraz mnie na dół zbiłem. Nie no, stary, teraz to jest padaka. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Moje auto jeszcze nie, dobrze się trzyma. Trzymaj się, stary, no ma auto. Ej, patrz! O nie! Ten akurat na mnie spadło to auto. Czekaj, kręcę na full gazie, stary. Kręcę, wykręciłem. Wałki chyba. Chyba jakieś kręci wałki. Lecz tutaj na prosto, stary. Tak, patrz, tak, jakie tak. Masz zbocze łagodne. Staram się, ale to jest... Ale leci.
Oni teraz z góry będą na ciebie spadać, stary. Widzę, widzę, widzę! O! Ale dobrze, niech mnie odbijam na tą stronę. Wyhamował cię. Uważaj! Oj, stary. Ale ich tu jest. O kurde! Dobrze. Wioska altruistów jest już na prosto ciebie, widzisz? Tak, wiem, ale jak tam wjechać, stary? Po górach. Ej, chyba, że się tu zablokuje. Patrz, jak jadę, co się dzieje? Jak farcisz w ogóle? Byleby ci nie wybuchł samochód tutaj. Tak. Mnie tutaj wybuchł właśnie, w taki sposób. O! Jeszcze nie jest źle. Ale nie, jeszcze jadę, jeszcze jadę. Dychaj, dziada, na dół. Chyba, że się zablokujemy razem, stary, nie jadę! Co za goście! A tu jest woda. To jest woda, stary. Ale dobrze, stary, to była jedyna szansa, żebyś do wody nie wpadł. Ja nie widzę siebie! O kurde, co jest? Jak tańczy, kurde. Patrz, znowu w murek, stary, jadę tu, robię to. Robię te namurki, mnie walą. Co goście w ogóle. O kurde, stary, to był błąd chyba, co zrobiłeś. Myślisz? O! No jedź, jedziesz, dobra. Jadę, stary. Jak nie wpadnę teraz do wody, to jest to do zrobienia. Nie mogę nic zrobić, ale ciekawe, czy mnie... Jest, jadę! Nie widzą cię, nie widzieli cię, stary, jedź. O, shitex. Czekaj, muszę mnie odbić, stary, mam plan. Przejadę to! Nie! O, zalało mi się auto, stary. Jest, ale kurde, co za opcja! Nice. No dobre było. No i co? Jak, stary, wrażenia znowu? No kurde, stary. Było nieźle teraz, niewiele brakło. Ale trzeba chyba inną trasę, widzę, że ty tam się czaisz już. Tak, patrzę się co i jak, bo oni nas tu obstawili tak strasznie, znowu kurde, to nie wyjedziemy nawet. Wiesz co, ja pójdź mnie na bejta, pojadę w lewo, a ty chwilę poczekasz i ewentualnie pojedziesz w prawo za mniejszą ilością osób, co? Dobra, zobaczymy ile się osób rzuci, ja tu pojadę na żółty budynek, stary. No tak będzie najlepiej. I czemu on tu wjeżdża? To jest nasz safe zone, wypadł stąd. Ale to są pajace czasami, stary, ja nie wierzę czasami z kim my współpracujemy. No, czasami. Więc dobra, no to ja jestem ready, jak coś to dawaj znać i ciśniemy. Dobra, ja piszę, say start, uwaga, 3, 2, 1, poszedł. Dobra. Kaluch ruszył, nikt za mną nie jedzie. To jedź, oni za mną zostali. I czemu co nikt jest? Nie? Dobra, jedź. Ja ich odbiję w drugą stronę, stary. Pustą drogę, chłopie. Jedź. Dobrze się stało, chłopie. Jadą wszyscy za mną teraz znowu. Jadą za mną. Niech jadą. Ja mam jednego gościa na ogonie. Jedź. O kurde, dostałem to mocno teraz. Ale dobra, jadę, stary. Ja teraz uderzę w ciebie. Jakie drive mistrze tu robię, chłopie. Jakieś kulki są, piłki jeszcze ze starej mapy. Co jest? Kulki lecimy chyba. A mnie tak mocno obijają już? Kurde, ja mam jednego gościa na ogonie. Ale jeden to tam, wiesz, nic mnie nie jest w stanie zrobić. Dobra. Ile masz? Mnóstwo cię obija, no, tak? No, z wszystkich, stary, praktycznie. Na głowę mi spadają, a moje auto już jest strasznie obite, tak strasznie. Zaraz stary, mi się znacznie dymi, coś czuję. Ja mam plan, jak to objechać. To jedź. Ja dalej. Kurde, szkoda, że nie mogę zmienić auta, bo teraz tu tyle sultanów stoi, stary, ich, żebym im uciekł od razu. Ja jadę, stary, na lewą autostradę, stricte górą potem będę jechał, tą już stricte, która jest na altruistów. Dobra, ja ich tutaj robię bambuko. Za mną jedzie jeden chłop, stary, nie są w stanie, chyba że da info, że za mną jedzie i się zrespią. Drive mistrzu, ty głupi! Wpadłem do wody prawie. Ja na autostradę wjeżdżam z prawej strony, stary. Odciągam ich tak, wiesz, szeroko strasznie, nie? O kurde, ale tutaj wjazd nie był za ładny na tą stronę. Ale jadę, jestem na autostradzie i oni teraz będą mieli większe pole do manewru. Ja mam większe. Dobra, klasa, cyk. A ten za mną. Cyk, kolejny, co się dzieje? Ja mam dwóch. Miałem przez chwilę problem, ale zaraz wyjadę na autostradę, stary. A z której strony? Lewej, tak? Ta, no. I jadę stricte pod tą górę od wioski altruistów, chociaż kurde! Fruwam w powietrzu, chłopie. Wow, ale co zrobiłem? Ale teraz to zrypałem. Kurde, strasznie. Jestem w pułapce, stary. Co ty gadasz? Ja ich zgubiłem. Ja ich tak wymanewrowałem, że ich zgubiłem całkowicie. Dawaj. Ja ich skupiam ich na sobie. Jadę do paleto, stary. Autostradą. Nie mam nikogo na ogonie, stary. A tepa się za mną. Co za cwaniak, na neoklipie się tepa. Ja coś czuję, że oni, stary, się tepną i ustawią swoje auta w tunelu, tam gdzie ja chcę jechać.
to ja omijam tunel całkowicie. Chyba ich zbejtowałem teraz, bo nie wiem czy... Chyba ich zbejtowałem, ale tu jest slalom! Zapomniałem o nim! O chłopie, to masz przypał. Ustawili się, stary, tam około tunelu, ale jadę. Jestem, wiesz gdzie? Na sklepie już, stary, w paleto. Ja zaraz wjeżdżam na górę, która jest górą od wioski altruistów. Dobra. Jedź, stary. Ja już też tam nadjeżdżam. Zgubili mnie! Kurde, ja mam dwóch, ja pierdzielę. Nie wiem, jak ja mam się trężolić w tą górę. Przecież przy takiej prędkości to będzie dramat, stary. O kurde! Prawie do wody wleciałem. Ale mnie teraz uderzyli, cwaniaki. Strasznie. Co zrobił? O kurde! To chyba mój koniec będzie. Jak to auto dalej jedzie, stary, ja nie wiem. Ja nie wiem jak to auto jedzie. Graj, co ci mam znowu krzyczy. Mam wioskę altruistów. Tak! Jedź! Stary, ja tu mam bój, totalny. W czerwo wjechałem. To jest drive mistrzowska krew, stary. Nie ma innej opcji, no. O, dobra. Wow, jestem opie, wyjeżdżam z paleto, ale auto mi się dymi. Już mi się dymi auto, stary, tak mocno, strasznie. A ja jadę, stary. Dawaj, ja moi drodzy. Jestem obok wioski altruistów. Co ty gadasz? Tylko, że tu jest tak stromo, o! Stary, ja to mam prawie. Filos. Jedź! Ja już widzę tą górę, gdzie są altruiści. Jaka tu jest droga? Pierwszy raz taką drogę widzę w ogóle. Kurde, jest, są mury wioski! Jedź, wjedź! Wjedź, stary! Się... Wjedź! Jestem przy murach, stary. Nie wiem, w jaki sposób mogę wjechać. O, może tak? Ten, wjedź tam i nie mów, że wjechałeś, stary. Ja muszę jeszcze spróbować, dopóki nie zginę. Padłem prawie... O! Proszę dojedź, stary, proszę! Staram się, ale to jest nie do zrobienia raczej. Chociaż tu jest. Co ty gadasz? Stary! Jestem w wiosce, skoczyłem. Jesteś? Tak. Dobra, nie mów! Oni jeszcze myślą, że mają nadzieję, stary. Haha. Niech mnie jeszcze potyrają, niech i wiesz, rozbiją mnie, a ja ten, a ja powiem, że ten naprzysz finisz, stary. Haha, ja tu się zaparkowałem, stary. Dzik jest przy mnie, o, popycha mnie, chłop. Strasznie teraz... się tu dużo zleciało, stary. Tak? Ja jestem ucieszony, stary, bo ja jeszcze walczę, co nie? Może się uda drugim samochodem dojechać. Walcz, bo oni, stary, tutaj z 5 osób u mnie, albo z 7. Wow! Aj, myślałem, że mi pomogli, stary, ale finalnie to chyba się nie udało. Czekaj, już tam, jeszcze mi silnik działa, jeszcze tak połowicznie, ale działa. Ło, a tu wybuchło wszystko, wysadzili wszystko w powietrze. Jestem na drodze już do altruistów. Tam musisz wjechać górą, bo ja zleciałem tak jakby z góry wyżej, bo tam jest brama zamknięta. Wow! Nie, to już jest za duży hardcore, ja chyba nie wjadę, stary. Chłopie, wygrałeś grę nam. No i tak myślę, że jak zobaczysz moją perspektywę montując, to stary, spodoba ci się. Tak, fajnie. To dobrze. Ej! W sumie to bym wjechał! Jestem przed bramą, stary. No to wjeżdżaj, jak się uda, to dawaj. Myślę, że się uda, jeszcze się uda, tylko ciekawe, ta brama się nie otwiera, tak? Nie, otwarta! No. Stary, wjechałem! No i kozak. No i teraz możesz napisać, stary, koniec! I teraz wysadzam cię w powietrze, o, pozdrawiam. No właśnie. Mordo, oficjalnie stwierdzam, że jesteś dzisiaj drive mistrzem, stary, tego odcinka. No wreszcie, dziękuję, kurde. Czekałem na to 7 lat. Dzięki. 7 lat. 7 lat w GTA, czekałem aż wreszcie wygram odcinek i się udało dzisiaj. Nie no, w pięknym stylu zakończyłeś odcinek. Ja jestem, stary, bardzo podjarany tym pomysłem. Ktoś rzucił bardzo fajny pomysł, bo powiem wam, że ten pomysł właśnie był od jednego widza, który rzucił tym właśnie tutaj swoim pomysłem. I zachęcam was wszystkich do robienia takich rzeczy, zarówno pod moim filmem i filmem Kalucha, żebyśmy wiedzieli, co możemy wykombinować na następny raz. Dlatego ja wam bardzo dzisiaj dziękuję. Zapraszam do sklepu, zapraszam na odcinek do Kalucha, bo tam też jest przez mapy, gdzie właśnie robimy hardkorowy challenge. I nie wiem, czy mogę zdradzać, stary, co tam robiliśmy, co? No nie wiem, muszę sobie zobaczyć. Musicie zobaczyć, dlatego bardzo wam dziękuję. Dziękuję tobie, Kali. Dzięki. To zobaczcie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Hello.